będziemy działać Krav Maga na Fame MMA? Tego jeszcze nie było, ciekawe. Krav Maga na Fame MMA, to zależy. To zależy, jeżeli Arek Tańcula zgodzi się na propozycję Mateusza, mojego syna, żeby... Arek Tańcula aspiruje... Skąd w ogóle ten pomysł? Może tak powiem. Arek Tańcula wszemi wobec ogłasza, że aspiruje do tego, aby zawalczyć w KSW. Z tego, co ja wiem i z tego, co wszyscy Państwo wiecie, KSW to są łokcie w każdej płaszczyźnie. Więc jak my odbijamy się od tej propozycji, od tego jego marzenia i skoro chce walczyć w KSW, skoro tak nie szanuje mojego syna, bo tam wszemi wobec opowiada, że Mateusz się go boi, że do tej walki nie dojdzie, no to my licytujemy. Zróbmy dla ludzi show, zróbmy chleb, dajmy im chleba i igrzysk. Przede wszystkim igrzysk w tym momencie, tak? I zróbmy to w otwartej formule na łokcie. I tyle. No, z tego, co słyszałem, tutaj Arek na konferencji powiedział, że musi to skonsultować z trenerem. Ja tegoż trenera, jeżeli ma na myśli Artura Gwoździa, bardzo szanuję, żeby była jasność. Duży respekt, duży szacunek. Ale zapytam, Arturze, czy Arek Tańcula konsultuje również z tobą, czy może iść na siku, czy nie może? No a tak naprawdę tam, gdzie kończy się sport, tam zaczyna się Krav Maga. Mateusz się z Arkiem zna, grali w jednym serialu. Skąd nagle konflikt? A, to tutaj jest opowieść, proszę pana, pod tytułem Arek Tańcula to była... Ja uwierzyłem w to, że jest przyjacielem mojego syna. Ja tego chłopca promowałem, lansowałem, rekomendowałem go do wielu produkcji, rekomendowałem go reżyserom. Między innymi Zbyszkowi Trzcińskiemu rekomendowałem go do serialu Knockout, który miał być emitowany w Polsacie. No a potem okazała się bardzo przykra historia. Jestem w 100% pewny, że za intrygą, w wyniku której mój syn znalazł się pod wpływem na urwanym filmie na płycie Rynku Wrocławskiego, a za tym stał Arek Tańcula, bo byli we dwóch. To coś na zasadzie, wie pan, jesteśmy we dwóch. Ktoś nas się rozjebał. Ja się pytam pana, kto? A jesteśmy we dwóch. A więc to jest sytuacja zero-jedynkowa. Jestem absolutnie przekonany, że to Tańcula stał za tym. Wynajął tych osobników z kamerą, którzy już mieli przygotowaną kamerę. No i tam mój syn znalazł się w bardzo takiej sytuacji, która go poniżała i miała w zamyśle Arka Tańculi... Zamysł był taki, że ma być usunięty z serialu. To była taka podła zagrywka. Ja dowiedziałem się o tym już na 100% po czasie. Po jakimś czasie. No cóż, no, ale to nie jest jedyna historia z Arkiem Tańculą. Zadam takie pytanie, tylko, znaczy, zadam to, ja to pytanie zadam, jak będzie okazja, w cztery oczy temu chłopcu. Bo była też sytuacja, że nagrał, kiedy się przyjaźnili z moim synem, nagrał go, może tak, bywają różne sytuacje, każdy z nas gdzieś tam jest na jakiejś imprezie, coś się dzieje. Jest pan u kumpla, wchodzi pan pod prysznic. U kumpla w domu. Nie ma imprezy, chodzi pan pod prysznic. Nagle widzi pan, że jest... ja rysuję pewną historię. Nagle ja na YouTubie oglądam mojego syna pod prysznicem. Nieświadomego zupełnie. Nie jest świadomy, że się wyświetla na Instastory Tańculi, a filmuje to Tańcula. Proszę pana, no... słabe. Ja stawiam pytanie, była taka historia czy nie? I stawiam to pytanie w tej chwili publicznie Tańculi. Specjaliści od nagrywania, który to stoi właśnie dokładnie za tym filmikiem, który ja kazałem mu usunąć, bo to była jedna z jego zagrywek, mająca w zamyśle upokorzenie mojego syna. I stoi za tą sytuacją nagrania filmiku na wrocławskim rynku. Dopiero po nim w czasie dowiedziałem się, że on aspirował do roli Atka. Ja dopiero, jakby te sytuacje zaczęły mi się kleić w jedną całość, bo szukałem motywacji, nie wiedziałem, co za tym stoi. Dlaczego chłopak, który był tak blisko nas, został przeze mnie niejako wprowadzony też. Ja tego chłopca naprawdę lubiałem. Dlaczego zadał taki judaszowy cios? No to motywacją była zawiść. Na castingu dowiedziałem się o tym jakiś czas temu. Wtedy mi się wszystko już skleiło w jedną całość. On aspirował do roli Atka, nie mógł tego przegryźć w moim przekonaniu, że to jednak nie on, że ten fame cały poszedł w kierunku Mateusza. On się tam potem fajnie rozwinął w tym serialu, jakby ten Ryży też jest rozpoznawalny, jest widziany. Natomiast on tego nie mógł antycypować na lata do przodu. On tego nie wiedział w sytuacji, kiedy to się stało, a to było chyba w pierwszym czy drugim sezonie. No tyle, no tak jakby pyta pan, no to ja odpowiadam panu. Ciekawe historie. Kolejny gorący temat. Jest też ciekawa propozycja walki, bo chyba tak to można określić. I tutaj proszę o rozwinięcie tematu. Tak, jest propozycja walki
taką propozycję wysunął Piotrek Szeliga. Na swoich mediach społecznościowych zamieścił filmik. Potem udzielił wywiadu Arkowi Chnidzie z, bodajże z MMA.pl czy PLMMA. Ja mogę mylić co do nazwy, bo nie wiem, czy jest kilka... MMA.pl, ale to MMA.pl. Nie wiem, czy to był ten portal akurat, czy to był ten serwis. Arkadiusz, nie jest to nas... Wiem, że jestem przekonany jest to... co do nazwiska redaktora. Arkadiusz Chnida. I tam Piotrek Szeliga rzucił propozycję walki dwóch na dwóch. Doprecyzował to, chodziło mu o walkę Arek Tańcula, Piotrek Szeliga kontra Jacek i Mateusz Murański, czyli ojciec i syn kontra dwóch przyjaciół, kumpli, nie wiem tam kim oni tam są dla siebie. No ciekawe, zwłaszcza, że jednak powiedzmy sobie szczerze, no pan dużo jest starszy od tych dwóch zawodników. No ja razem to, oni we dwóch mają mniej lat niż ja sam. O, to tak, odpowiadając na pana pytanie tak dosyć przewrotnie. Tak, tak, ja sam jestem starszy niż ich dwóch, tak. Co nie przeszkadza, żeby ich zlać? Nie, no oni dokonali rytualnego samogwałtu. Ta walka... Wie pan, no ciężko mi o sobie opowiadać. No, jeżeli będzie pan miał okazję rozmawiać, no... Może niech mówią ludzie, którzy mnie znają, tak? No, może pan mieć okazję z racji obowiązków służbowych rozmawiać, powiedzmy, z Krzysiem Główką Głowackim. O, to niech pan, jeśli pan, będzie miał pan taką okazję, niech pan mu zada pytanie odnośnie tej walki dwóch na dwóch i oceni go, żeby okiem sportowym... się do tego odniósł, no. A z Krzysiem znamy się lat 19. No dobra, czyli robimy to. Kiedy, gdzie, jak? Tak, ja mam informację z tamtego tygodnia, bo od naszego sponsora, od naszego promotora, jakim jest firma Lombicom, Credit Royal, że zarząd firmy Credit Royal kupuje ten pomysł. Co do szczegółów będą rozmawiali, wiem, że zależy im na otwartej antenie Polsatu, więc którąś prawdopodobnie odbędzie się to w którejś z federacji, która ma dostęp do głównej anteny Polsatu, bo to jest ten klient docelowy firmy Lombicom Credit Royal. No sytuacja jest otwarta. Ja jestem jak najbardziej na tak. A to brzmi ciekawie. Była jeszcze jedna kwestia. Rozmawiałem z synem, powiedział, że konflikt z Popkiem, czy sytuację z Popkiem właśnie wyjaśni pan. To o co tutaj chodzi? Dlaczego Popka nie lubicie? Popek to jest Judasz, postać dosyć obrzydliwa. Najprawdopodobniej, gdyby miał okazję funkcjonować w czasach okupacji, to nie ogoliliby mu głowy, tylko by mu tą głowę odstrzelili. Ale jest... skąd się znacie? Jak rozumiem, znacie się, prawda? I gdzieś tam się skonfliktowaliście. Nie, proszę pana. Sytuacja była tego typu, że poznaliśmy się na planie asymetrii. Popek, dopiero po niewczasie dowiedziałem się, że miał wtedy jakieś problemy i usilnie szukał, powiedzmy, przyjaciół, kumpli, którzy mogliby go, gdzieś tam się zaczęły jakieś jego papiery wylewać. Ja nie miałem tej świadomości. Więc kolokwialnie mówiąc, Popek się do mnie przytulił, nagrał ze mną filmik, wiedząc o tej sytuacji z Arkiem Tańculą. Ja nie miałem, wiem, że jakiś gang Albanii, jakiś raper. Wie pan, no ja się zatrzymałem na Niemenie, tak już pół żartem, pół serio. Więc dla mnie ten Popek to była taka postać trochę jak z Matrixa, no jakiś facet ze złotymi zębami, no chce nagrać filmik, opowiada tam jakieś głupoty, że będzie za mnie łańcuch stawiał, że jestem jego ojcem. Proszę pana, w tej konwencji może kupujemy to, no ja też jestem trochę kabareciarzem. Pozdrawiam tutaj Andrzeja Gałę, prezesa ze Świata Według Kiepskich, prezesa Kozłowskiego, mamy kabaret Twój Szwab. Pozdrawiam całe koleżeństwo aktorskie z Wrocławia. I wszedłem w tą konwencję. Potem okazało się, że Popek, który tam Arkadiusza Tańcule nazwał po nazwisku, no, zwrócił się do niego, podszedł podczas jednej z gal Fame MMA, do tegoż Arkadiusza Tańculi zaczął go przepraszać, nie wiem czemu, zaczął go przepraszać, jakoby był wkręcony w tą sytuację przeze mnie, jakaś taka śmierdząca historia. Wie pan, to jest coś takiego, są partie obrotowe, są to jest osobowość obrotowa, o tak to nazwę. To jest dla mnie, to jest chłopaczyna, który sprzedałby własną córkę. No. Tak to widzę, no. Obrzydliwa postać. Nie chcę, byłem niezwykle zaskoczony, tym bardziej, że pytano mnie o tegoż Popka w różnych tam konfiguracjach, nie chcę wchodzić w szczegóły. Ja mówiłem, że to jest chyba dobry chłopaczyna, no. Jakby spontanicznie go poznałem, mówię, co wy od niego chcecie? Tam takiego się w tych papierach złego nie dzieje, aż tak złego. Ale tu się okazało, że to jest taki Judasz, no wie pan, no, sytuacja, kiedy rozmawiamy sobie, przybijamy sobie piątki, jest fajnie, potem pan się odwraca, nie wiedząc czemu, opowiada o mnie jakieś dziwne historie, no takie słabe, no wiem, jeżeli się wchodzi do burdelu, to się ma do czynienia z prostytutkami.
No to niech się prostytuują Arkadiusz Tańcula i Popek. Mi od tego z daleka. Jakby ja w te klimaty nie wchodzę, mogę tylko powiedzieć. Postać obrzydliwa, skundlona, obrotowa. Człowiek, to nie człowiek. Osoba o właściwościach kundla. O, tak bym to spuentował. Mnóstwo dzisiaj ciekawych wiadomości. No dobra, czekamy na to wszystko. Krav Maga się sprawdzi w MMA? No Krav Maga, tak, tak. No, my mamy odebranych wiele atutów. Jeżeli nie będzie łokci, to też sobie damy radę, ale jeżeli będą łokcie, to tak, to wtedy możemy mówić o namiastce Krav Magi. I tak jest wiele atutów odebranych, bo jednak te rękawice przeszkadzają. To nie jest moja formuła tak do końca, ale przy łokciach 99,9 ten margines zawsze trzeba zostawić sobie 0,1%. A tak chłopcy popełniają rytualny samogwałt. No dobrze. Chłopcy, czyli mam na myśli tego, który rzucił to wyzwanie, czyli bo tak jakby tym, który upublicznił tą wiadomość, tym, którego mózgu się to wytworzyło, no to był Piotrek Szeliga. Jeżeli rzuca mi wyzwanie, to ja odpowiadam tak, tak, tak. Chłopcze, tak, tak. No dobra, czekamy. Wielkie... A ja jeszcze trochę tutaj muszę zareklamować swój serial Stację Polsat, Pierwsza Miłość. Już niebawem Remigiusz Sołek, Sołek Boxing Night w moim teamie, Mariusz Wach, ten Wach, Mariusz Wiking Wach, Wiki Dąbek z Wadlewa, siostra Malwiny Florek, tak. I już wkrótce wielki show, walka z bestią ze wschodu. A tak już zupełnie, a jeszcze nie poważnie, to już tak, to jesteśmy w tej chwili w postaci, a najbliższy czwartek, 4 marca, program drugi TVP na Sygnale. Ojciec Stefan. To ja. No dobrze, obejrzymy. Zachęcam synu. Tak. Wielkie dzięki, miło było ojcze poznać. No i co, widzimy się na szlaku, tym sportowym. Jestem kaznodzieją. Nie do końca w sutannie, aczkolwiek kaznodzieją. Ojciec Stefan. Domorosły kaznodzieja. Bardzo dziękuję. Dzięki, cześć. Dzięki.